dzisiaj, proszę Państwa, przy 21 kwietnia 2015 roku Jaśka posłałam, proszę Państwa, ekonomistę już, żeby te śmieci wyniósł, żeby to był jakiś użyteczny, przydatny społeczeństwu ludzkiemu, a nie żeby tylko gadał głupoty. Ekonomista. Jeszcze bym zaprosiła Jaśka, ekonomistę, bym zaprosiła jeszcze gdzieś do Białowieży, proszę Państwa, do Żubrówki, do Białowieży, tak. Żubrówka.pl. Także mówię, że temu Jaśkowi, że nasze radio Tok FM Euro Conchita Extra jest w wielkim rozkwicie, tak żeby on był świadomy tego i żeby wszyscy inni ludzie też wiedzieli, że radio Tok FM Euro Conchita Extra jest w wielkim praktycznie rozkwicie. Radio Tok FM Euro Conchita Extra jest, proszę Państwa, w wielkim rozkwicie. Dlaczego Radio Tok FM Euro Conchita Extra jest w wielkim rozkwicie? No, dlatego, że jest takie zapotrzebowanie. Jest takie zapotrzebowanie. Profesjonaliści też zawiedli, proszę Państwa, ludzie nie znają Pisma Świętego, ludzie nie znają Biblii, nic nie wiedzą o Panu Bogu. To zaszła taka potrzeba, żeby Bóg posłał dupków, posłał głupków, to znaczy tak się tym profesjonalistom wydaje, że Bóg posłał dupków, że Bóg posłał głupków. Podczas gdy, proszę Państwa, ludzie święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy są właściwie bardzo przygotowani, proszę Państwa. Są bardzo przygotowani do czego? Do wszelkiego dzieła dobrego, czyli do głoszenia. Na przykład u Świadków Jehowy to nawet małe dziecko to nieraz ile bardziej mądrzejsze, mądre, bo jest mądre, mądrzejsze jest od profesora z Uniwersytetu Warszawskiego. Co to za profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, jeżeli on nic nie wie o Panu Bogu, jeżeli on nic nie wie o Biblii, prawda? Ja już tam pomijam panią stomatolog. Pani stomatolog może nic nie wiedzieć, ale wiecie Państwo, mój kolega Mirosław Szkiłącz, który jest po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nic nie wie z Pisma Świętego o tym, co Biblia mówi. Nic nie wie o Biblii. Zamachu bombowego na mecie maratonu w Bostonie. Czarnajewa uznano za winnego wszystkich 30 postawionych mu zarzutów. Grozi mu kara śmierci. Na koniec jeszcze Wielka Brytania i królowa Elżbieta II, która dziś obchodzi 89. urodziny. Spędzimy na zamku. Także tu Polska katolicka, Polska A mogłaby wiedzieć, że Elżbieta II obchodzi aż takie urodziny. Oficjalne uroczystości odbędą się 13 czerwca, który no. Odbiera wtedy defilę dokładniej i ogłasza listę odznaczeń. Katolicka Polska A może wiedzieć, że Elżbieta II obchodzi 89 urodziny, proszę Państwa. Tutaj szczególnie są żebracy katolicy zainteresowani, bo oni wciąż z tej Polski to chcą zrobić i podrobić. Anglię chcą zrobić, no ale oczywiście, że im się to nigdy nie udaje, bo to nie jest Anglia. Polska to nie jest Anglia. Polska to jest Polska. Prawda? Polska to jest Polska. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Dzień dobry i do widzenia. Pani Iza Kluczkowska, prezeska Fundacji Startup Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani tak. Marta Pawlak, dyrektorka do spraw prawnych tejże fundacji. Dziękuję, że panie znalazły chwilę, by porozmawiać. Dziękujemy za zaproszenie. Również? Tak. A teraz dziękujemy za zaproszenie. Tak. Pani prezes,
Fundacja jest głosem społeczności startupowej w Polsce. Myślimy, że całej, bo rzeczywiście dostaliśmy... No, dziękujemy za zaproszenie. Większej grupy osób, które od kilkunastu lat... Dziękujemy za zaproszenie. ...w Polsce. Zresztą można zobaczyć na stronie naszej fundacji startuppoland.org. Członków Rady Fundacji i członków Rady Programowej. Tak, dziękujemy za zaproszenie. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, katolickiej Polsce, a dziękujemy za zaproszenie. W naszym programie, proszę Państwa, biorą udział w naszym programie. Dziękujemy za zaproszenie. Spotykają się, myślą i tak dalej, wspierają się. Tak. Można powiedzieć, że społeczność dziękujemy. Jest Społeczność startupowa jest budowana oddolnie w różnych miastach. I tak samo jak silna jest i w Krakowie, w Warszawie, pojawiają się grupy, które spotykają się i działają na rzecz rozwoju tej młodej przedsiębiorczości również i w Szczecinie, w Poznaniu. I dziękujemy za zaproszenie. Są reprezentanci w Katowicach. Naszą rolą jest gdzieś... Tak, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Jakie bariery na drodze rozwoju napotykają i mówienie z także Radio Gra, Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. I proszę być z nami. To jest właśnie zadziwiające. My wszystko to wyjaśnimy. W Polsce trzeba zmienić. Wszyscy mówią o tym, że są bariery, które być może blokują jakiś rozwój, potencjał, a jednocześnie sami słyszymy, są środowiska startupowe. Pani wymieniała nazwiska osób, które mają ogromne sukcesy, czyli jednak coś się dzieje. Czyli jednak, że coś się dzieje, Państwo zobaczą. Cały świat, że posada się w firmie. Firmy wychodzą już z takiego garażu startupowego i coraz częściej pojawiają się w dyskusjach coś się dzieje. Ważnych polityków. Świat się w posadach chwieje. Coś się dzieje. Potrzeba, żeby Radio, Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Programową, którą będziemy prezentować jutro na kongresie. Zatem premiera deklaracji. Na kongresie. Premiera deklaracji, dokładnie. Będziemy zachęcali całe to społeczeństwo, tylko cały ekosystem startupowy do tego, żeby je tą deklarację... Ona dziwnie gada, ta baba. ...nas wirtualnie na stronie internetowej. Ja mówiłam Jaśkowi, że ta babka, co... Te dwie babki, co gadają o Anunaki, co mi lata koło sraki, to od razu są podejrzane. Dlaczego? Dlatego, że dziwnie gadają. Nasze spotkanie. Jak panie widzicie, znaczy co trzeba było... One dziwnie gadają, te babki. Z waszego punktu widzenia. No, dziwnie gadają. ...startupowej, by ta współpraca na rzecz innowacyjnej Polski była. Jak rozumiem, pani już powiedziała. Także radio nadaje nasze. Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Dużo się dzieje, tak jak powiedziała Eliza. Tak jak proszę się nie przejmować. Jaćka wysłałam, proszę Państwa, na sztaf. No. Mamy szereg postulatów. No wiecie Państwo, to jest też pół wariata, który musi troszeczkę powietrzem pooddychać. Powietrzem pooddychać. Z firmami, które również zauważyły ten obszar jako dość intratny. Zauważyliśmy, że część z nich tak naprawdę wymaga zmiany praktyki, sposobu myślenia, zmiany mentalności. Tak. Innego rodzaju działań. 15 zł za pedała. Proszę Państwa, 15 zł za pedała. Urzędnicy? No. Również mobilizujemy do takiej zmiany. My po prostu postulujemy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że identyfikujemy problemy, zagadnienia nawet. Świat jest zły i po prostu lubi się dzielić, ale o ile chodzi o na przykład ludzi inaczej myślących, czy kosmicznie może inaczej myślących, no to dla Rumunki na przykład jest to nie do pomyślenia, czy ktoś tam, czy był homoseksualistą, czy lesbijką, chociaż Rumunka to by chętnie była na wernisażu. No dobrze, niech ta babka, niech ona organizuje, prawda? Ten
wernisaż, czy lesbijka, czy jakieś tam pedały, czy coś. Ale żeby było wino, no to wino. Proszę Państwa. Stworzenie takiej funkcji. Rumunka się na to by zgodziła. W administracji, czy to lokalnej, czy centralnej. To znajduje się w tejże deklaracji programowej, czyli w Waszych postulatach budowania innowacyjnej Polski. A to są postulaty środowiska startupowego. To ja bym chciał zrozumieć, co Wam da taki łącznik w administracji samorządowej czy kolejowej? Po co miałby być w samorządzie taka postać? Co ona miałaby załatwić? Czego środowisko startupowe potrzebuje od administracji na przykład? Na pewno potrzebuje zrozumienia i taka osoba miałaby być przez nas na tyle wyszkolona, albo gdzieś powinna czuć, dokładnie czuć, czym cały czas mówimy o tych innowacjach, cały czas mówimy, odmieniamy przez przypadki słowo startupy. Może spróbujmy sobie się zastanowić nad jakąś definicją tego słowa, a chcemy, żeby taki dyrektor do spraw innowacji i nowych technologii, bo używamy tego amerykańskiego słowa CTO, żeby zrozumiał i zobaczył, czym te społeczności są. Dobrze, on teraz popatrzy. Radio kończy. Tokio FM, Euro, kończy ta ekstra. Dyrektor do spraw innowacji miałby przekazać władzom gminnym, powiatowym, wojewódzkim czy rządowym. Także 15 zł za pedały. Oczekiwać na przykład od gminy, w której spotykają się młodzi ludzie potrafiący działać i budować na razie małe rzeczy, firmy, działać w internecie. Podam przykład. Od działać w internecie. Tego roku w Polsce odbywają się spotkania z działać w internecie. To są takie maratony biznesowe, które trwają 54 godziny. Tak, i proszę bardzo, działać w internecie. Zaprezentowali swój pomysł biznesowy i przez te 54 godziny mogli go rozwijać wraz z różnymi mentorami. Działać w internecie, pomysł biznesowy. Teraz wiem, że ma ambicje, żeby pokryła wszystkie miasta wojewódzkie. I na przykład bardzo często, i tutaj widzę taką rolę tego dyrektora do spraw innowacji, nowych technologii, powiedzmy w Urzędzie Miasta, chodzi o to, żeby powiedzmy dał na przykład, udostępnił salę do takich spotkań. To już Wam wystarczy? Jest taka książka. Ale wie Pani, ja tego nie neguję, bo mi się wydaje, że trzeba wprost zdiagnozować, co jest Waszym oczekiwaniem, żeby się nikt nie zraził, że znowu jest jakaś grupa ludzi. No, nie będę Was porównywał do górników czy innych protestujących, która czegoś potrzebuje. A mnie się całkiem podoba, że Wy, jak rozumiem, przynajmniej... Grupa ludzi, która czegoś potrzebuje, no potrzebuje. Tak, po to, żeby sobie razem wymieniać się swoimi doświadczeniami. Tak, to nie jest dużo właściwie i dlatego stąd było to moje pytanie. Także proszę Państwa, Radio Conchita Prosperita. ...procentowej ulgi w podatkach, myślę, że może być trochę drugi. Chodzi o coś bezwzględnego, mianowicie o uczestnictwo w dialogu. Radio Conchita to jest wielka prosperita. ...które nie do końca jeszcze są w naszej społeczności zrzeszone, bo tych jest multum, jak wiemy. W ogóle startupów w Polsce. Chodzi o to, żebyśmy, my nawet nie oczekujemy, my nie żądamy, my po prostu dostrzegamy pewne potrzeby, dyskutujemy, rozmawiamy, chcemy być partnerem do rozmowy. Być może niektóre z naszych postulatów tak naprawdę nie wymagają nawet przekucia jakieś konkretne oczekiwania. Po prostu być może jest grupa ludzi, która nam powie, słuchajcie, ale to już jest, to trzeba zrobić w taki sposób, da nam jakąś ścieżkę, również w gąszczu przepisów prawnych. Bardzo, naprawdę. A ja jako prawniczka również czasami dostrzegam pewnych rzeczy i musimy po prostu grupować się w większe środowiska, więc po prostu chcemy rozmawiać, chcemy być tym partnerem. Co to znaczy dziady katolickie? Oni muszą zrozumieć, że jeżeli chcą być święci od papieża, to oni oddalają się od prawdy, oddalają się od Boga. Co to znaczy, że oni chcą być święci od papieża? Naukowcy, którzy opisują, czy starają się opisywać rzeczywistość, bo rzeczywiście z niektórymi danymi jest pewien problem. Może nie jest u mnie gromadzone, to jest inna sprawa. I zrozumienie właśnie takich problemów otwarcia danych publicznych i udostępnienie ich chociażby takim twórcom startupów mogłoby być jednym z założeń, jedną z odpowiedzialności takiego CTO.
Do kogo Państwo kierujecie tę deklarację, te postulaty, które są spisane? Ich jest 10. My wszystkich tutaj nie przetoczymy, ale jest na przykład promowanie kultury. Także wiecie Państwo, przez ten internet ludzie zorientowali się, że praktycznie każdy jest na świeczniku i że teraz kombinować nie ma co, bo to wszystko momentalnie jest w internecie, jakby to można było powiedzieć, zauważone. Wszystko jest momentalnie zauważone i już teraz siwe baby nie mają, proszę Państwa, swobody, jak to się mówi, mowy, wypowiedzi, swobody kombinacji, swobody oszukiwania, działania. Nieszczerze. Powiedział świetnie, że tu jesteście i zaprosił nas. Świetnie, że tu jesteś. Zaprosił nas do reprezentacji do reprezentacji naszego głosu w Parlamencie Europejskim. Tak. Tam was jeszcze Państwa, nie zobacz. Świetnie, że tu jesteś. Potrzeby dotyczące środowiska regulacyjnego, wzmocnienia aspektu innowacyjności są dostrzegane absolutnie. Panie Pani coś powie o tych podatkach, tak, bo macie jakieś. Czyli, że radio TOK FM Euro kończy ta ekstra, nadaje. Działalność startupową, taka działalność wspierająca. I te wszystkie siwe baby, te wiedźmy takie różne, wiecie Państwo, bo najczęściej człowiekowi to się kojarzy, że siwa baba to jakaś zła. No i rzeczywiście tak jest. Zachęcani przez system regulacyjny do tego. W Wielkiej Brytanii jest specjalny mechanizm prawny, który powoduje... Dlaczego Marta Boros uciekła do Londynu? I tak planowała, i tak naprawdę już chciała raz na zawsze dokładnie odlecieć. To jest nasza partnerska ustawa. Dla nas, jak ja przeczytałam ustawę, i nie mogła. Rozmawiałam również z nimi. Biedaczki. Nie mogła. Postulaty. Ja starałam się spodziewać. Ale teraz w końcu, no bo tam kiedyś, wiecie Państwo, jej stryj nie umożliwił jej tego. Powinien ją przytrzymać, przytulić, choć Martusia, jesteś z mojej rodziny, kochamy Ciebie, ale on tego nie zrobił i ona musiała, uciekała tam kiedyś z tego Londynu, no bo czy nie miała domu, nie miała funduszy, nie miała, a teraz jakoś tak wszystko ona ma i opiekę psychologiczną, pedagogiczną, no bo nasza Martusia jest tak artystycznie, że tak powiem, szurnięta, no i to nie każdy rozumie, że trzeba taką osobę było przytulić, przyjąć, opiekować się nią. Pracujemy na rzecz innowacyjnej Polski, deklaracja programowa. Naszą Martusią Boros. Ale proszę też nie mylić Marty Boros, tej, o której mówię, z Martą Dobosz. Bo Marta Boros jest malarką, artystką Ande Undergrundową, malarką. Natomiast Marta Dobosz niby też jest malarką, ale ona jest aktorką, proszę Państwa, z teatru, studio, który... Ja również bardzo dziękuję. Teatr Studio jeszcze funkcjonuje. Chciałam powiedzieć, że się rozsypał Teatr Studio. Teatr Studio jeszcze się nie rozsypał. Różne rzeczy się rozsypały, no ale Teatr Studio jeszcze się nie rozsypał, proszę Państwa. Na urządzenia mobilne. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Koncika Ekstra. Dzisiaj mamy troszeczkę, są zmiany w naszym radiu TOK FM Euro Koncika Ekstra. Proszę się tam nie przejmować, że są jakieś drobne zmiany w naszym radiu TOK FM Euro Koncika Ekstra. I do przodu. Proszę. Proszę z nami i do przodu. Proszę z nami i do przodu. I tutaj każdą literkę widać. Wszystko widać, żeby ktoś tam nie pomyślał, że coś tu nie widać. Wszystko widać. Wszystko widać. U nas wszystko jest widoczne. Także gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Koncita Ekstra. No i proszę być z nami. Proszę być z nami. Nie bać się, nie denerwować się, proszę Pani. Nie bać się, nie denerwować się, proszę Państwa, że ktoś może kogoś atakuje, czy jak. Nikt nikogo tu nie atakuje, proszę Państwa. I jest całkiem dobrze.
Nikt nikogo tu nie atakuje. No bo wiecie Państwo, Janek Witek jak coś mówi, to on atakuje, jest agresywny. I już jak ktoś do Ciebie mówi, to idzie do Ciebie. Normalnie schizofrenie chodzący. Atakuje. Normalnie idzie do Ciebie, bo Ci coś mówi i ta Bernadeta biedna już coraz rzadziej tu przychodzi, bo dlaczego? Dlatego, że jak Janek coś mówi, to on do Ciebie idzie normalnie, już musisz go słuchać. Także to jest niemożliwe, żeby tak Bernadeta tu przyszła i tak sobie posiedziała. Nie można, tutaj trzeba słuchać Janka, no bo on ma dużo rzeczy do zakomunikowania, do powiedzenia, proszę Państwa, jak chłopu na miedzy. No bo Jaśko to jest chłop. Jaśko to jest taki facet, który, no, on tak troszeczkę udawał, że z miasta, ja mówię, z wielkiej wioski. Możesz mieć już nawet 24 godziny. Dlatego w PKO Banku... Z wielkiej wioski. Z wielkiej wioski Warszawy. Także wiecie Państwo, no tutaj mamy różne rzeczy, mamy tu różne opcje. W naszym radiu Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Niespodzianki, coś powiem nagle. Proszę Państwa, są różnego rodzaju niespodzianki w naszym radiu. Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Mamy tatusia, mamy mamusia, a tu okazuje się, że są ciocie takie, prawda? Jako mamy są ciocie. No i teraz dziecko to przyjmie, bo dziecko to jest od urodzenia, od wychowania, ale chodzi o tych ludzi, którzy patrzą się tam z zewnątrz, którzy no, nie chcą na to pozwolić, czy na tamto nie chcą pozwolić. I teraz jak ty, mój drogi parafianinie, na to zareagujesz? Także proszę Państwa, no, mamy tutaj różne takie opcje w naszym radiu Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Reżyseruje Adam Sajmuk, premiera 16 kwietnia. No ja mówię Jankowi Witkowi, że... Męczyłam się z poceniem długo. Tak nie lubisz tych Żydów, tak nie cierpisz ich, tak ich nie trawisz, ale zobacz. Jest super skuteczny, totalnie eliminuje pocenie. A poza tym jest... Że właściwie tylko u nich takie tematy. Żeby się za ludźmi wstawia, bronić ludzi, żeby bronić pewnych opcji, żeby bronić pewnych ludzi, no to no gdzie to spotkasz? Że ktoś się jakimś wstawia, żeby kogoś broni, czy jak? Także 13. Czas leci. Dlaczego 13? Dlaczego 13? Bo czas leci. Według Włochów ludzie przerzucający uchodźców z Afryki do Europy finansują islamski terroryzm. Za chwilę też Ukraina tak. Domaga się ukarania osób, które zaplanowały przeciwko niej agresję. Radio Tok FM. Euro, Koncita, Ekstra. Szef NZ-u w Rzymie twierdzi, że przemytnicy migrantów finansują islamski terroryzm. Paolo Gentiloni w wywiadzie dla dziennika Il Messaggero wyliczał, że ich przestępczy biznes stanowi już 10% PKB Libii. Dlatego Europa, jak podkreślał, powinna wspólnie walczyć z tym procederem, wspomóc Włochy w patrolowaniu wzdłuż Morza Śródziemnego i wypracować system przyjmowania imigrantów z Afryki, także w innych krajach Unii. Gentiloni uprzedził, że jego kraj nie może już dłużej czekać na interwencję i na pomoc, bo przy obecnych rozmiarach napływu imigrantów wkrótce nawet nie będzie w stanie prowadzić ich identyfikacji. Parlament w Kijowie zażądał dziś, by Rosja wycofała z Ukrainy wszystkie swoje oddziały i przestała wspierać separatystów w Donbasie. Żądania te znalazły się w uchwale o oporze przeciw agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. Dokument ten wzywa do ukarania osób winnych planowania, przygotowania, rozpoczęcia i realizacji agresji. Że za dużo ich jest. Ukrainie powinna no, także widzicie. Kijów zastrzega sobie za dużo gości. W tej sprawie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także prawo do zwrócenia się do społeczności międzynarodowej o zaostrzenie sankcji wobec... Wszędzie są, proszę Państwa, te same problemy. Wojsk.
za dużo gości. Generalnego na terytorium Ukrainy obecnie przebywa do 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, zaś nielegalne ugrupowania wspierane przez Moskwę liczą około 33 tysięcy. Za dużo gości. Słuchasz informacji TOK FM. Tak. Platforma Obywatelska jest zdziwiona tym, że PiS zamierza zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego Europejską Konwencję Antyprzemocową. Jak tylko wejdzie ona w życie, zdaniem posłanki PO Agnieszki Pomaskiej, wniosek Prawa i Sprawiedliwości jest całkowicie nieuzasadniony, tak, i nie odzwierciedla opinii. Bardzo dużo, proszę Państwa, tych dziadów katolickich, którzy żrą te zupy i wcale się nie modlą. I tutaj też ciężko jest walczyć z tym wszystkim, no bo wiecie Państwo, tamten Breżniew wydaje na Kawęczyńskiej zupy u zakonnicy i taki pyszny, taki dumny, że on wydaje. Przecież on swojego nie wydaje. Ale widzicie Państwo. Jest problem. Naruszony jest artykuł 18 mówiący o tym, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, macierzyństwo i rodzina podlegają szczególnej ochronie prawa. Podnosiliśmy, że jest naruszony artykuł 48 Konstytucji, dający rodzicom prawo, tak, decydowania w oparciu o jaki wzorzec wartości mają być kształcone i wychowywane ich dzieci. I stwierdza też, że konwencja narusza artykuł zapewniający bezstronność światopoglądową państwa. Polska dołoży się do tak zwanego planu Junckera, czyli specjalnego planu inwestycyjnego. Także Polska się dołoży. Tempo po kryzysie europejską gospodarkę. Jak duże będzie to polskie zaangażowanie i co nam to da? O tym Wojciech Kowalik. Polska zaangażuje się w specjalny Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, mówi minister finansów Mateusz Szczerba. Co nam to da? Gospodarstwa krajowego oraz... Widzicie Państwo, co nam to da? Rozwojowe zaangażują nigdy się więcej do 8 miliardów. Nie patrzy na Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Co nam to da? Ponad 300 miliardów euro na rozruszanie unijnej gospodarki w ciągu 3 lat. Zobacz. Co nam to da? Również do małych i średnich firm, mówi Jyrki Katainen. No to chciwi tak mówią. Co nam to da? Polski wkład w ten projekt przyciągnie do waszego kraju nowych... Co nam to da? A to wszystko przełoży się... A tu w radiu, proszę Państwa, education, no, możesz się dowiedzieć. ...generuje ponad 1 300 000 miejsc pracy w całym... Co nam do to, co nam do tamto. Co nam to da? Także proszę Państwa, radio TOK FM... Eurokończyta Ekstra, gdy nadaje. Radio Kończyta. Nikola Karabakić. O, przyszło do sezonu. Do ekipy Barcelony dołączy zawodnik Orlenu Wisły Płock Kamil Szybszak jako drugi Polak w historii po słynnym Bogdanie Kubecie. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Kończyta Ekstra. Co nam to radio da? Co nam to da? Albo może tym pracownikom naszego radia TOK FM Euro Kończyta Ekstra, jakie pieniądze będą mieć? Nie, proszę Państwa, żebyśmy były wszystkie chciwe, to co by to było? Prawda? Liczę zaś po prostu na zwycięstwo. Co nam to da? Ci, którzy się modlą, co nam to da? Jakąś zupę, jakąś strawę, może jakieś jedzenie. Co nam to da? Co nam to da? Co to by było? Co nam to da? Gdyby się zmyło, co nam to da? Co nam to da? Co nam to da? Co da? Także widzicie Państwo, nadaje nasze radio TOK FM Euro Kończyta. Ekstra. Raz więcej słońca, raz więcej chmur. W Trójmieście i Lublinie 12 stopni. W Warszawie i Kielcach 14. W Łodzi, Katowicach 15. We Płoszczu 16. W Poznaniu 17. W Szczecinie 18. We Wrocławiu 19 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tak. Połączenie. 13.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Aleksandra Pezda. Dzień dobry. Dzień dobry. Która chciała porozmawiać o wiośnie.
Tak, że wszystko budzi się do życia, nawet proszę Państwa, pączki zielone pierdzą już, bo się budzi wszystko do życia. A Barbara Bloch, tak, czy z Krakowa, czy z Pragi Północ, to mówi wciąż, kurwa, 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 kurwa. Ja mówię, no tato ma zawzięcie. Jakaś prymitywna baba, że kurwa, 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 kurwa. Ja mówię, no to ja wiem, że to jest śmieszne, ale ja już się tak uśmiałam, że my już tej Barbary Bloch nie oglądamy. No to wiadomo, że Warszawa to jest kurwa, kurwa, kurwa. Jest katolicka na 95% i tylko u nich to. No. Która katoliczka wychodzi, proszę Państwa, z kościoła i jest normalnym człowiekiem, że? No. Ale zastanowiło mnie coś innego. Odpowiadając na te postulaty. Jeżeli one siedzą tam, ziewają, zastanawia ich każdego z nich coś innego za każdym razem. No to wiecie Państwo, o czym tutaj można kopię kruszyć, jeżeli msza nie interesuje ani tę, ani tamtą osobę. Msza nie interesuje całkowicie. No to co? Nie zostaną zauważone kolejne środki, o które dopominają się protestujący. I tutaj też oczywiście była okazja nauczyć się na ten fragment. Radio, proszę Państwa, nasze TOK FM, Euro, kończy ta ekstra. Strasznie prosperuje. Oglądalność wielka, słuchalność. Bardzo dużo ludzi ogląda, bardzo dużo ludzi słucha. No, Jan Maciej Witek dzisiaj strasznie pochwalił też nasze radio, że może jakaś kultura w końcu ciut wyżej będzie szła w tej Warszawie. No bo tak, chamstwo, draństwo, no i drobne mieszczaństwo, straszne chamstwo jest w Warszawie, że tej kultury nie ma. No ale nasze radio jest edukacyjne tu więc. Ale to więc podnosi kulturę. No bo proszę Państwa, my nie będziemy różańców klepać, różańców trzepać, no bo to wszystko, jeżeli jest oparte na kulcie fałszywym, no to po co? Tutaj głupi jest, czy co? Będzie modlił się do Matki Boskiej, która powiedzmy jest wysana z palca. To znaczy ten kult Matki Boskiej, Teotokos. No, tutaj mówiłyśmy wielokrotnie. 531 rok to pojęcie się po raz pierwszy pojawiło na tym diablym świecie. Teotokos, czyli co? Królowa nieba. Teotokos, czyli co? Czyli królowa nieba. No, także proszę Państwa, nie będziemy siebie oszukiwać. Teotokos to jest królowa nieba, Matka Boska. Ale czy to jest Bóg? Nie. Czy to jest jakaś pomoc w wielbieniu Boga? Nie. No to po co ludzie to wymyślili? A no właśnie, po Panu Bogu, żeby poprawić, uświęcić, tak jak już Pan Bóg poświęcił te wszystkie dni, to po co po Panu Bogu poprawiać? Przecież dzieło Boże było doskonałe. Nawet czytasz w Biblii, że to, co Bóg stworzył i jak uświęcił każdy dzień, to było dobre. To więc jeżeli dzieło Boże jest dobre, jeżeli dzieło Boże jest doskonałe, to po co ty masz tam jeszcze poprawiać? Po tym Panu Bogu, prawda? Po Panu Bogu swym. Po co? Po co i na co? Niepotrzebne. Także widzicie. W tym momencie właśnie słyszymy. Nie ma potrzeby po Panu Bogu poprawiać, bo jeżeli będziesz poprawiać, zmieniać, to będzie bieda. Permanentna bieda będzie. No oczywiście, że jeżeli człowiek jest ciemny, zacofany, bez ogłady, no to średniowieczny, to dlatego biedny, mówi ta Rumunka, boś głupi. Co jest z prawdy w tym? No coś tam jest troszeczkę z prawdy, dlatego biedny, no boś głupi. Bo to jest taki twardy elektorat, rzeczywiście. Jeżeli ludzie nie poznali prawdy z Pisma Świętego, a i w ogóle jej poznać nie chcą, i który się nie daje jakby nabrać i przekapać. Jest tam pewien układ, który
tkwi, który jest od lat i to jest grupa, o którą warto zawalczyć, 600 tysięcy ludzi, ale około. Ale nie daj się przekabacić diabłu, nie daj. Natomiast cała ta dyskusja rzeczywiście... Diabłu się nie daj. Nigdy diabłu, kochanie, się nie daj. Bo diabeł jest zły. No, diabeł jest zły. System szatana jest zły. Wszystko to jest złe. Nie daj się przekabać. Szatan jest zły. Do rozmów zasiadła wiadomo. Diabeł jest szatan, diabeł jest nazywa kartą nauczyciela w żaden sposób. Michał Boni coś spróbował, coś zostało zapowiedziane i nigdy nie zostało to kończone. Bo rzeczywiście związki utrwaliły swoją pozycję. Zrealizowane, dokończone, nigdy nie zostało. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, kończy ta ekstra. Proszę być z nami zawsze. I wygracie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek inteligentny, mądry wygrywa. A przecież, proszę Państwa, ci, którzy się uczyli, jak to powiedział Jezus i apostoł Paweł, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Dlaczego? Dlatego, że albo chcieli być za bardzo mądrzy, te tytuły im potrzebne były. Po co wam te tytuły są potrzebne, prawda? Po co? No, żeby się wywyższać. Kto będzie się wywyższał, będzie poniżony, będzie wywyższony. Taka hiperboliczna zasada w Biblii zastosowana, literacka, poetycka też coś mówi, prawda, że nie warto w ogóle przeciwko Panu Bogu występować. A więc ci, którzy tak występują przeciwko Panu Bogu, to źle kończą. Nie wolno. Zagwarantowaną pensję i zagwarantowaną pracę. Tak. Do emerytury. Na takich samych. Do emerytury. Tak. Już ta Żydowa już mówi tu o pieniądzach znowu. Także, no niestety. Oni są źli. Oni wszyscy są bardzo źli, proszę Państwa. I nie dajmy się tym wszystkim złym, proszę Państwa, zwieść. Nie dajmy się zwieść. Tak. Takim podstawowym jest ten czterostopniowy system wynagrodzenia. Także proszę Państwa, czterostopniowy system mrozu. Czyli mamy cztery stopnie tak zwanego awansu zawodowego nauczycieli, stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Od lat wprowadzone na początku lat 90. Już ministra Radziwi mówiła, że to był, przyznała, że to był po prostu sposób na przyznanie podwyżek nauczycielom, którzy wtedy byli w rzeczywiście dramatycznej sytuacji. W takiej rozwijającej się gospodarce, gdzie każdy się chwyta jakiegoś zajęcia, nagle nauczyciele odsunięli się w kąt, zarabiali naprawdę najmniej. Była zapowiedź, że to będzie ewoluowało, że to się zmieni, ale nic z tego na razie nie wyszło. A błąd tego systemu polega na tym, że on jest, no, że jest skostniały, to po pierwsze, że jest przewidywalny, że właściwie w sytuacjach jakichś wyjątkowych niechęci nauczyciel nie awansuje. Czyli w zasadzie awansują wszyscy według wysługi lat, a nie według wysługi. Czyli, a nie według zasług, tak miało być. Miały być te egzaminy na kolejny stopień i dobrzy nauczyciele mieli tam przechodzić, a ci, wszystko miało być, mieli zostać na niższym poziomie i tak dalej. Tak się nie dzieje. Mówi się o tym, że system jest fikcyjny, że każdy zda ten egzamin, czy się stoi, czy się leży, to następny stopień się należy. W dodatku już po 10 latach osiąga się... O masz, czy się stoi, czy się leży. Nawet stosują nasze, proszę Państwa, słownictwo. Przez 10 lat pracy, to jest człowiek, prawda? Rzeczywiście młody. Nawet nasze słownictwo stosują. Czy się stoi, czy się leży. Że to się należy. To jest taka, no tak mówią też o komunizmie, że Jaśko tak myślał, że czy się stoi, czy się leży, to się należy. Ja mówię, no nie bardzo. No. Nie bardzo tak można. Zawsze i wszędzie. Bo takim absurdem tego systemu jest również to, że ponad połowa nauczycieli w tej chwili już ma ten najwyższy stopień.
Czyli w zasadzie ten system awansu nie istnieje, tak, bo nowych też się widzicie państwo. Radio Tok FM, Eurokończyta Ekstra nasze jest bardzo górą. Jest bardzo górą. Także proszę z nami tylko być. Moi kochani, moi drodzy. Tylko z nami. Proszę być. Tak. Czy wasze dziecko było w szpitalu? Nocowaliście przy... Radio Tok FM, Euro, Kończyta, Ekstra. Proszę być z nami. Przekaż 1%, przekaż 2%. Także zapraszamy tam. Serdecznie już kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak żyć. Wtedy moja skóra musi być perfekcyjnie gładka. Niech się nikt nikogo nie brzydzi. Niech wszyscy się kochają. Niech wszyscy się poznają. Będą braćmi bądźcie siostrami. Bądźcie braćmi, bądźcie siostrami. Kochajcie się. Nie możecie się nienawidzieć przecież. To byście świnie. Nie bądźcie świniami, nie bądźcie bydłem. Ja wiem, że tu wszystko jest. Nawet mówię, przyjeżdżajcie, wszystko jest. Nie możecie być przecież jak ty. Przyjeżdżajcie, wszystko jest. Mówimy, że wszystko jest. Rozmawiamy dziś z ekspertem portalu wylecz.to. Czy ulegać dzieciom w kwestii słodyczy? Wylecz kropka. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Kończyta Ekstra. Proszę tylko z nami. Proszę być z nami. Suplement diety limitki. Dają mi je rodzice. Bezpieczni, żyjmy bezpiecznie. Bądźmy szczęśliwi. Żyjmy szczęśliwi. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, tapas, szynki, oliwa, paella. Tak. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyśmienić... Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Kończyta Ekstra. ...159 za 150 gramów. Przyjdź na wielki tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlo. Lidl, co tydzień coś nowego. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Kończyta Ekstra. Tak, zdrowia, szczęścia i słodyczy. Elżbieta wam wszystkim życzy. Radio Tok FM Euro Kończyta Ekstra. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Kończyta Ekstra. Mówimy dzisiaj, proszę państwa, o tych dwóch biegunach, że katolicka Polska, a że Warszawa jest pomiędzy, proszę państwa, to się mówi morzem i Tatrami, katolicka Polska, a jest pomiędzy Angloameryką, Białystok, a Poznaniem, właśnie też Gdańskim i Krakowią. No, także wiecie państwo, wszystko to jest piękne. Wszystko to jest prawdziwe. Wszystko to jest świetne. Także proszę państwa, co my tu dłużej będziemy bajki pleść? Nie wolno. Pierwsze radio informacyjne. Nie pleć bajek, nie pleć bredni. Kochaj prawdę i trzeba, proszę państwa, walczyć o tę prawdę, bo nie jest życie łatwe. Nie wyjdzie ze strefy euro, zapewnia szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla portalu Politico. Zapewnił, że negocjacje z rządem Watanów ruszyły w dobrym kierunku, ale jeszcze daleka droga do porozumienia. Grecja do końca kwietnia ma uzgodnić z wierzycielami pełną listę reform i zatwierdzenie jest warunkiem wypłacenia przez Eurogrupę i Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostatniej transzy pomocy dla Grecji. Czyli, że widzicie państwo, Grecja poczuła bluza, że jej Angela Merkel, dobra ciotka, jakieś pieniądze da, no i jest okej. Prokuratura okręgowa nie zajmie się kolejnym wątkiem afery podsłuchowej. Śledczy odmówili wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienia szefa CBA. Tak, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro
Conchita Extra. Conchita Extra. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się żyć. Miasto użyczy im swoje mieszkanie komunalne, a także pomoże w znalezieniu pracy przedszkola i szkoły. Agnieszka Wylarska. Do Bydgoszczy przyjedzie w sumie 10 osób. Jedna rodzina 6-osobowa i druga 4-osobowa. Mówi doradca. Do Bydgoszczy przyjedzie 10 osób. Jedna taka, jedna taka. Będę rozmawiał z nimi osobiście o tych szczegółach. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak żyć. Niech się Żydami nikt nie brzydzi. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się żyć. Którzy chcą Ukraińców zatrudnić, rodziny mają przeprowadzić się w połowie maja. Niech się tam Żydami nikt nie brzydzi. Na koniec jeszcze rzymscy hotelarze, którzy narzekają na brud i chaos. Śmiesznie by to było. Zdaniem odpowiedzialne za to są władze miasta. Hotelarze w specjalnym liście wyrazili swoje niezadowolenie z rządzących. Podkreślili, że wbrew zapewnieniom władz w obecnym stanie, z brudem i chaosem na ulicach, a także z fatalnie działającą komunikacją, miasto nie jest przygotowane na przyjęcie pielgrzymów w związku z rozpoczynającym się w grudniu Rokiem Świętym. Pogoda. Na południu i południowym wschodzie dziś możliwe przelotne opady. Może być niebezpiecznie, bo jak się rzucą na was, na to co będzie. Także widzicie państwo, może być niebezpiecznie, no bo to jak tłum, to tłum, dziki tłum, wiadomo, gnieć za tłumem złym celem. Kto się tam będzie Biblii słuchał, kto tam będzie Biblię czytał, nikt nie będzie się słuchał, nikt nie będzie tu nic czytał, bo Biblia jest w śmietniku. Biblia jest w śmietniku. Tutaj mamy taki artykuł, który pokazuje, że Biblia w śmietniku. Rozmawiamy o nauczycielach, rozmawiamy o protestach. Gdzie Biblia jest w śmietniku? No właśnie, gdzie jest Biblia w śmietniku? O tym, co odpowiedziała, o tym klasycznej odpowiedzi. Także co mówi nasze radio, TOK FM, Euro, Conchita Extra? Mówi to, że Biblia jest w śmietniku. Niech ta Biblia nie będzie w śmietniku. No, także widzicie państwo, gdy nadaje nasze radio, gdy nadaje radio TOK FM Euro Conchita Extra, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra. Swój etat, czyli ten etat to jest TOK FM Euro Conchita Extra. TOK FM Euro Conchita Extra. Tak. Oczywiście nauczyciele nie dorabiają dlatego, że tak bardzo chcą, że nie wiem, chcą sobie uskładać na Ferrari, tylko dorabiają, bo mają za mało pieniędzy. Całe te tarcia między nauczycielami a rządzącymi. Ludzie nie mają pieniędzy. Tym, że rządzący chcą ich osadzić. Bieda i nędza w Warszawie. Ludzie nie mają pracy, bo pracy nie mogą znaleźć. Ale im to. A ktoś rwie się do władzy i tych pieniędzy ma za dużo. I teraz, proszę państwa, to jest straszne. No na coś musimy zdecydować. Straszne. Albo tak. Płacimy naprawdę dużo i wtedy oni zostają w szkole, pracują po południu. I to jest właśnie sytuacja straszna. Albo im płacimy tyle, ile płacimy i pozwalamy im traktować te pensje jako cały etat, czyli że te 18 godzin w szkole. Także radio TOK FM Euro Conchita Extra. Słuchaj, aby być mądrym. Słuchaj radia naszego TOK FM Euro Conchita Extra. Radio TOK FM Euro Conchita Extra. Czyli gdy nadaje nasz radio TOK FM Euro Conchita Extra. TOK FM Euro Conchita Extra. TOK FM Euro Conchita Extra. Kochaj prawdę, kochaj ludzi, kochaj Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, Słowo Boże, dodatkowo, a bliźniego swego jak siebie samego, kochaj, kochaj i już, nie bądź głupi,
szkole. A to widzisz, znaczy, niego swego jak siebie samego. Zapraszam. Potensum, rzeczywiście, żeby go poprosić o to, żeby został w szkole dłużej, na przykład, nie wiem, spotkał się ekstra z rodzicami albo popracował ekstra z uczniami, tak. Trzeba mu to uzasadniać. I na tym, to są te tarcia, o których mówiłam przed chwilą, to może nie będę się powtarzać w tym sensie. Natomiast wiemy już z doświadczenia, bo robi to wiele samorządów od lat, wszystkie próbują przechytrzyć kartę nauczyciela, ale nie po to, żeby w szkole było nie wiadomo jak lepiej, nie tylko po to może, ale po to, żeby zatrudnić nauczycieli za mniejsze pieniądze, ale w większym wymiarze godzin pracy. I wiadomo jest, że gdyby znieść to pensum, bo tak mówi nasze doświadczenie, to byśmy mieli więcej nauczycieli bezrobotnych, mniej nauczycieli w szkole, pracujących ciężej i za mniejsze pieniądze. Tak naprawdę nie powinniśmy tego chcieć, jeżeli jesteśmy oświeconym społeczeństwem i zależy nam na wykształceniu naszych dzieci. To są takie paradoksy, które gdzieś wynikają. Także to są takie paradoksy, jak Państwo słyszą, jak Państwo widzą, jak Państwo czują. Że to są paradoksy. Ale chyba przede wszystkim to gdzieś jest. Chcieć. No, taka powiedziałbym pewnego rodzaju zaszłość. To znaczy nauczyciele już od wielu, wielu dziesiątek lat są źle wynagradzani, prawda? To jest pewna norma, do której przywykliśmy. I w pewnym sensie już przestaliśmy to widzieć. No, chcą chcieć, poczucie, że to jest zawód dla pasjonatów, dla ludzi, którzy chcą. Jak ktoś tak chce, to niech tak ma. To jest trochę chyba ten sposób myślenia, nie wiem, czy się zmieni. Jest tak. Czyli radio, Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Nie powinniśmy więcej chcieć, proszę Państwa. A tu chcą. Chociaż. Nie powinniśmy więcej chcieć, a tu chcą. Na rynku jest to już jedna z niewielu zajęć, jedną z niewielu zajęć takich, które są choć w jakimś stopniu pewne. Więc to nie zupełnie jest tak, że nauczyciele teraz nie cenią swojej pracy, nawet jeśli uważają, że w niej za mało zarabiają. Jednak cenią z powodu kryzysu tego, z którym się borykają. Cena, bo ktoś inny ma dużo, no i taka konkurencja jest. Nie tak wiele. Proszę Państwa, chce i już. Się na zmianę zawodu, czyli na gdy nadaje nasze na radio. Zupełnie innego. Bo Tok FM, Euro, Koncita. To jest taki zawód, który można lubić. Znaczy, są ludzie, którzy się bardzo dobrze w nim odnajdują i czerpią wielką przyjemność. Ostatnio słyszałem taką definicję, że to jest nauczycielka z uczelni wyższej, więc taki akademik. Tak. Natomiast pomyślałem sobie, że to jest postawa nauczycielska. Także kochajcie się, to znaczy, że jak bracia, a rozliczajcie się jak żyć. Niech cię nikt nikogo nie wrzyć. Boże, ja mówię, Boże, znowu te dzieci, jak ty to wytrzymujesz, że... Jak ty to wytrzymujesz, że z tymi dziećmi... Przychodzi nowa grupa, a ty ich uczysz właściwie prawie tego samego. I ciągle się gdzieś przedstawiać, co tu lubić. Ale naprawdę nie lubią te dzieci uczyć i mówią, że się uczą dużo od młodych. Oni się czują młodsi. Na przykład... Kiedy się prowadzi warsztaty na różnych konferencjach, nauczyciele są fajną grupą do warsztatów, bo oni się bawią jak małe dzieci, czyli potrafią się zdystansować też do siebie, i oni się potrafią uczyć. Co może nam się wydać dość abstrakcyjnie, radio, bo jest też Koncita. Nie za dobrych nauczycieli, do których mamy pretensje o to, że są schematyczni. Ja bym jeszcze o jednej rzeczy chciała powiedzieć, że mówi ministra, że nie da się różnicować wynagrodzeń nauczycieli i że nie da się nagradzać tych najlepszych. Gdybyśmy... Bożena Rossa już tu walczyła, proszę Państwa, u nas na Saskiej, moja koleżanka, która trochę tak jak, była polonistką, no walczyła. Że się dodaje, co ona tam jedna wywalczy. Około 3000 po 10 latach pracy osiągnięta, to nie są jakieś kokosy i w zasadzie tyle od tylu... Nauczycielki to szybko idą na emeryturę tu w Polsce, katolickiej Polsce, a szybko idą na emeryturę. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Koncita, Ekstra. Czyli samorządy przekazują pieniądze szkole i dyrektor może nagradzać nauczycieli. No tak. To zapytajmy teraz samorządów, ile przekazują. Kochajmy pieniędzy. Się jak bracia, a rozliczajmy się jak bracia. To jest dobra puenta dla tego tematu, ale jeszcze nie kończymy. Warto przynajmniej parę słów powiedzieć o egzaminie gimnazjalnym, który dzisiaj trwa. 360 Radio Koncita. Trzecich klas gimnazjów.
przystąpiło nadaje wciąż nasze radio. Conchita Top FM Euro. Conchita. Egzamin gimnazjalny, jaki on ma w ogóle miejsce w systemie? Ekstra, tak. Jaki on ma sens? Czy to ma sens? Czytam to. Tak z perspektywy uczniów i rodziców, to ten sens, który oni widzą najważniejszy, to jest ten Radio Tok FM Euro kończyć tak ekstra. Zapraszamy Państwa serdecznie do naszego radia. Mamy program internetowy Elka Wiercielka Wiesiolandia, Elka Pierdzielka Elhop Art 2000, Cinderella Felicja Boska. Proszę Państwa, Daily Mouse na El Mercedes, Google Plus, proszę Państwa, El Mercedes, Google Plus. Toksyczny egzamin w edukacji również z tego powodu. Ale mówisz toksyczny w sensie... Melodrama, Google Plus. Wszystko jest. Przyjeżdżajcie do naszego internetu. Program oglądajcie, Google Plus. Jeszcze raz powtarzam, Google Plus. Wiesiolandia, melodrama. Tak, bo El Mercedes. Na pierwsze zapraszamy. Dotyczące tych pytań. I zwłaszcza te pytania są takie encyklopedyczne. Nie wiem, który organ uchwala uchwały? Ile procent Polaków popiera wejście do strefy euro? No i co z tego, że 12-latek będzie znał te dane? Gdyby mu nakazać... Czy to warto jest tak się starać? Co zrobisz, jak będzie ci przeszkadzał, nie wiem, będziesz chciał zorganizować boisko na twoim osiedlu? Gdzie się udasz? To ja bym takie pytanie rozumiała na wychowaniu obywatelskim. Co się stanie, jak umrze prezydent? Kto przyjmuje władzę, to jeszcze potrafię, to jeszcze wiadomo, że rozumiem, bo to chodzi o jednak orientację w systemie politycznym. Ale to świadczy, te pytania świadczą o tym ciągle, że my to traktujemy jak takie sito, które nam przesieje uczniów, którzy coś... Radio Conchita, także widzicie Państwo. Warto dzisiaj z nami było być, bo my mamy dzisiaj program bardzo urozmaicony. Nie jest takie głupie, ale wiecie Państwo, Bóg nawet można byłoby powiedzieć, posługuje się prostaczkami, że te prawdy Boże są zakryte przede wszystkim możnymi i uczonymi tego świata. No bo wiecie Państwo, pamiętacie jak Jezus uczył, że bogaczowi ciężko jest zrozumieć, bo bogacz to jak zobaczy coś, to już dziada od pieniędzy nie odwiedziesz, proszę Państwa. I to taka prawda. Nie odwiedziesz. Bogaczowi ciężko jest wejść do Królestwa Bożego, Jezus powiedział. Zaprawdę powiadam wam. Prawda, że bogaczowi ciężko jest wejść, będzie wejść do Królestwa Bożego. Także proszę Państwa, Salomon cenił prawdę nad złoto, bardziej niż złoto. Także to jest wszystko ciekawe. Salomon. No to mówiono, że egzaminy będą właśnie takim przygotowaniem do testów, do sprawdzianów, pewnego rodzaju, tak, można powiedzieć, konfrontacją z taką zbliżającą się dorosłością. A mam wrażenie, że nic takiego się nie wydarzyło. To trochę tak wygląda, jakby się zdarzyło coś całkiem odwrotnego. No właśnie. Że ciągle właściwie utrzymuje się uczniów w takiej pozycji dziecka, który musi się opowiadać, ile się nauczył. Tak, i Jaśko tutaj z pozycji dziecka. 70 lat ma, a jeszcze z pozycji dziecka. Także wiecie Państwo, Jaśko tu jest z pozycji dziecka. Durnego dziecka. Jest ciepło duchem, jest lekko duchem. No i po prostu myśli, że
gruszki na wierzbie, jajka rosną. Jeśli się nie rozliczono, będą musieli powtarzać cały przedmiot i płacić za to. Studenci udowadniają, że to jest oczywiście za głupi ten świat jest, bo nie nauczył ludzi pedagogiki, psychologii, jak myśleć, nie oceniaj, nie krytykuj. Tutaj mamy, wiecie Państwo, napisać tę pracę do końca. Nie zawsze promować. Jeszcze takie siwe baby, nie daj Boże, jak one się dorwały do prowadzenia galerii, jak one nisko spadły. Siwe baby, albo w tej galerii Delfiny Potockiej. Ta baba to ona całkiem zgłupiała, bo ona myśli, że ona już Pana Boga złapała za ten, za nogi diabła, za ogon. Ja myślę, że nie powinno się dawać dotacji żadnym tym galeriom. No przepraszam bardzo, jak zostałaś galerią prywatną, to po co? Do widzenia. Zostałaś galerią prywatną, to po co? To sobie dano radzić. Sama, prawda? I nie dawać żadnych dotacji. To ona wtedy z powrotem wróci. Do no ja to będzie leciała, wiesz. Ja to była za grosze, że będzie leciała. Musiała przeczytać, jak ta dyrektorka Aleksandra Pestowa, w studiu 13.37 za chwilę informacji. Telewizji. No, także nasze radio działa. Tok FM, Euro, Conchita, Extra.